Naukowiec wymyśla różne rzeczy, takie sprzęty. Naukowiec to jest taki, co robi różne takie eksperymenty. Żarówkę, telefon, rozszczepione atomy. Naprawia samochody. Bombę. Naukowcy wymyślili pieniądze, żeby ludzie by mogli sobie coś kupić. Jeszcze powstała czarna dziura w kosmosie. Naukowcy to osoby, które muszą być bardzo inteligentne, a żeby to zdobyć, trzeba się uczyć bardzo wiele lat. Ja uważam, że naukowiec na pewno musi coś jednak mieć w głowie, bo jak człowiek jest głupi, to i tak się nie nauczy. Myślę, że to trochę przesadzone, że ci wszyscy naukowcy mają tu tak swoje tajne laboratorium pod ziemią, tylko że po prostu to są ludzie, którzy chcą dojść do czegoś, co po prostu przyniesie dobro człowiekowi. Nie musi robić czegoś dobrego na przykład, ale tak samo robi też złe rzeczy, ale to jest też naukowiec, ponieważ on coś wymyślił. On często mówi się właśnie na lizusów naukowcy, ponieważ właśnie dużo wiedzą. I myślę, że nie każdy może zostać taką jak na przykład Marią Skłodowską-Curie, ale myślę, że każdy by mógł zainteresować się tym i wtedy myślę, że Polska by była o wiele bogatsza. Człowiek boi się trzech rzeczy: prawdy, szczęścia i śmierci. Naukowcy i nauka ma za zadanie odkryć tą prawdę, która może nam dać również szczęście. Naukowcy są to ludzie, którzy poszukują rozwiązań problemów dręczących cywilizację. Chodzi o to, aby jak najbardziej ułatwić nam życie. Moim zdaniem właśnie naukowcy to jest taka warstwa społeczna, dzięki której cały świat się rozwija i właśnie mamy postęp. I starają się nam za wszelką cenę utrudnić życie, żebyśmy mieli więcej do nauki. Naukowcy byliby praktycznie niczym, jeżeli nie byłoby na świecie innych ludzi, ponieważ do nauki potrzebne są pieniądze i potrzebni są ludzie, którzy będą wspierali naukowców i potrafili pomóc im, dając im pieniądze na rozwój ich badań. Naukowiec musi się przede wszystkim charakteryzować chęcią dotarcia do wiedzy. Nie zawsze jego przyczyny, dla których został naukowcem, muszą być złe albo dobre. Zazwyczaj to po prostu jest chęć poznania świata. No i dlatego musi im towarzyszyć ta mądrość, która im ciągle będzie przypominać o tym, że są po to, żeby pomagać ludzkości i żeby poprawiać ich byt. Prawda jest taka, że najwięcej osiągnięć mamy dzięki wojnie. I w czasie wojny postęp jest najszybszy i potem osiągnięcia wojenne są wykorzystywane w czasach pokoju. I na przykład po II wojnie światowej doszło do lotów kosmicznych, co przed wojną w ogóle było nie do pomyślenia. Naukowiec mi się w ogóle kojarzy z człowiekiem strasznie roztargnionym, który bardzo często przez zwykły przypadek odkrywa coś, czego by nie dokonał w normalnych warunkach. Według mnie to jest bardzo trudne zadanie być naukowcem, ponieważ wymaga to od nas bardzo szerokiej znajomości wiedzy i poświęcenia swojego życia pracy naukowej po to, żeby ludzie tacy jak my, czyli studenci, mogli się kształcić dalej. Jest to pan w białym fartuchu pracujący w laboratorium o raczej pogodnym i spokojnym usposobieniu, bardzo zamknięty. To jest osoba, która posiada jakąś wiedzę, żeby tłumaczyć nam pewne rzeczy w dzisiejszym skomplikowanym świecie i żeby ułatwiać nam dokonywanie wyborów. Naukowiec to taka osoba, która po 5 latach studiów zostaje dla ideałów, żeby móc coś jeszcze zrobić dla społeczeństwa. Według mnie humaniści nie mogą być naukowcami. Tu potrzeba osoby raczej o ścisłym umyśle. I nie każdy może być naukowcem, ponieważ nie każdy potrafi dokonać wyboru, nie każdy potrafi tak analizować
rzeczywistość, żebyśmy mogli z tego w jakiś sposób skorzystać. Musisz umieć sobie stawiać pewne granice i wyznaczyć sobie cele też. Musi mieć wizję i pomysł na swoją pracę, ponieważ to nie tylko, nie każdy fakt może być przyczyną do napisania, do stworzenia pracy naukowej, do zrobienia z tego jakiejś głębszej nauki. Czyli przede wszystkim musi być to osoba niezmiernie kreatywna i osoba, która ma pomysł na zmienienie świata w pewnym sensie. Praca daje, że oni coś wymyślają, a pracownicy to robią. Wymyślają różne chemikalia, różne płyny chemiczne, różne środki do czystości. Można to testować albo na zwierzętach, albo na człowieka. A zapomniałam. Wymyślają rzeczy, żeby zbadać kosmos. Naukowcy badają kosmos i jeszcze myślę, czy jaką ma równowagę kosmos. Naukowców trzeba kochać. To są mądrzy ludzie, chociaż czasami naukowiec może popełnić błąd, który potem przed odkryciem tego błędu może narobić wiele szkód, ale to już inna historia.